Witamy się w serdecznych powitaniach z naszymi gośćmi. Ja bardzo lubię takie wizyty w studiu Dzień Dobry TVN, czyli młodzi zdolni, którzy będą podbijać świat, Ameryka, a tak naprawdę Marsa. Tak jest, są to członkowie studenckiego koła astronautycznego Politechniki Warszawskiej. Bardzo to poważnie brzmi. Łukasz Wilczyński, Daniel Śliwka i Sebastian Rodak. Lecicie na Marsa podobno. Tak. Chcemy bardzo polecieć. W tym celu budujemy właśnie robota, aby wystartować na początek w konkursie University Rover Challenge, który odbędzie się w tym roku pod koniec maja w Stanach Zjednoczonych. Mhm. Jako jedyni z Europy startujemy w tym konkursie. Coś niesamowitego. Pieniądze to jest największa bolączka tego pomysłu, czy nieprzespane noce, projekty, zmiana, udoskonalanie? Jak to jest, panowie? Tak, bo na studiach nie ma taryfy ulgowej, musimy cały czas pracować normalnie na studiach, jak i nad projektem, bo to jest nasz cel na wyjazd. A powiedzcie od początku, ten projekt ma służyć czemu? Czyli tak, głównie Skarabeusz, jego zadania to zadanie ratunkowe, zadanie badawcze, jak i konstrukcyjne. Czyli to, co tutaj stoi przed nami, to jest prototyp Skarabeusza, waszego pomysłu na pojazd, który może się poruszać po Marsie, dobrze czytam? Tak. I teraz, żeby ten wasz pomysł mógł zostać zrealizowany, no to musicie przedstawić swoje prace, wyniki swoich prac, komu, gdzie i kiedy. W maju na pustyni Utah, czyli w samym środku pustyni Utah, odbędzie się konkurs, podczas którego kilka takich modeli, kilkanaście w zasadzie, będzie startowało i będzie brało udział w różnych zadaniach. Zadaniach geologicznych. To, co widzimy teraz, to mniej więcej taka sytuacja. Można mniej więcej porównać do filmu Czerwona Planeta z Valem Kilmerem. Astronauci tam mieli takiego robota czworonożnego, który pomagał im w różnych zadaniach. To jest dokładnie to. Dokładnie to budujemy. Czegoś takiego jeszcze nie było w misjach kosmicznych, dlatego mamy nadzieję, że Polacy zbudują pierwszego. I NASA wam pozwala na uczestniczenie w swoich pracach badawczych? Znaczy, NASA na razie póki co nie ma do tego konkursu nic. Zwycięzcy tego konkursu będą mogli zaprezentować się podczas dorocznego zjazdu Mars Society, na którym będą przedstawiciele NASA, astronauci, nobliści, inżynierowie. I wówczas będą panowie mieli wtedy swoje 5 minut, żeby pokazać się światu. Oprócz dzisiejszych 5 minut. No dobrze, Sebastian, ale jak to działa w ogóle? Czy to działa? Możemy pokazać w tej chwili. Jeździ? Ta wersja jeździła, ale została tak zmęczona przez wszystkie badania nasze, że w tej chwili boimy się uruchomić, ale możemy zaprezentować, że to się w ogóle rusza. Ja podniosę koło do góry i tak. Chodzi o to, że całość nie będzie sześciokołowa, tylko cztero już na konkurs. Wszystkie osi będą skrętne i napędzane przez silniki bezszczotkowe. A mniej więcej to będzie wyglądało tak, że jak najedzie na... Tak. Te dwa koła, które w tej chwili się kręciły, to nie będą takie same koła jak teraz. Przepraszam, to będzie jakiś silnik? To będą silniki, znaczy nie chcę mówić firmy, ale bezszczotkowe. Ale to znaczy, ja się nie znam, spalinowe, elektryczne? Nie, to są elektryczne. Ale konstrukcja, którą tu widać, ma być ekologiczna. No ba. A ile to kosztuje? Ta wersja kosztowała kilka tysięcy złotych. Naprawdę to zbudowaliśmy to w takim zapałem MacGyvera, tak można powiedzieć. bez środków, ale to się skądś znalazło, tutaj się znalazło i tak po prostu powstała taka pierwsza wersja. A do końca marca znaleźliśmy środki na budowę. To co pokażemy na konferencji prasowej, myślę, Łukasz Wilczyński więcej może powiedzieć na temat konferencji samej, ale To będzie naprawdę to już poważne. Będzie gotowe. To już będzie gotowe. Tak, do końca marca musimy przedstawić gotowy projekt, bo to jest pierwsza część eliminacji jakby. Ilu was pracuje dokładnie przy projekcie? Tutaj reprezentujemy zespół składający się z 9 osób, w tym 7 konstruktorów. Sami mężczyźni? Tak. Nie do końca. Jednak poczekaj, jest jakaś nadzieja. Coś nowego. Kobieta, Natalia Usunowicz jest redaktorem naszej strony internetowej. Nie, bo Magda, bo chodzi o Marsa, nie o Wenus. Właśnie tak do tego zmierzam, chciałam to podsumować. Czyli prototyp macie, udoskonalona wersja pojawi się w odpowiednim czasie i wtedy, w marcu, startujecie, jacy są rywale, z kim się zmierzycie tam na tej pustyni Utah? Czyli tak, dotychczas rywale
to byli po prostu z uczelni amerykańskich, bo główne zespoły po prostu, które startowały, główna ich ilość była ze Stanów, w tym jeden z Kanady, tak. A jeżeli chodzi z Europy, nie było jeszcze żadnego zespołu i będziemy jedynym, który tam pojedzie i miejmy nadzieję, że tak będzie. To jakieś wsparcie wam jest potrzebne, takie rządowe raczej? Znaczy, przydałoby się na wyjazd, tak? No właśnie. Bo tyle się napracujemy, a wyjazd gdzie? Pieniądze by się przydały na wyjazd, właśnie. Okej. Okay. Tak. No dobrze, A poczekajcie, bo najważniejsze, wierzycie w to i macie marzenie, że to właśnie wy spełnicie swoje największe marzenia? Tak, bo jesteśmy święcie przekonani tego, bo widzieliśmy konstrukcję naszych rywali z zeszłych lat. I co? Jeżeli chodzi o przyszłą beznadzieja, naprawdę. Coś jeden podobnego do tego. Tak, coś podobnego do tego, gdzie po prostu tylko jeden dojechał do mety z tego powodu, że był po prostu kupiony ze sklepu na spaliniaka, naciągany jak kosiarka i dojechał. Dużo czasu minęło od łunochodu, prawda? To jest za 40 lat. Ale wy się kłócicie między sobą? Ścieracie, macie burzę mózgu. Bardzo często się kłócimy, to jest bolączka nasza. Tak, ale dochodzimy zawsze do wniosku jakiegoś konkretnego i część osób musi powiedzieć, okej, spasuje, idziemy tak jak mówicie, ale idzie bardziej, naprawdę. Że jesteśmy rozsiani po całej Polsce, bo koledzy z Warszawy, ja z Krakowa, także... Wirtualnie też się kłócimy. Wirtualnie się najwięcej kłócimy. No to jeszcze tylko 2 miesiące, tak? Jakoś w marcu musicie pokazać gotowy produkt. Trzymamy kciuki. Ja bym bardzo była za tym, żeby Polacy Marsa podbili.